Alberto, Junior, ya llegaron. Przyjechali. Mi vida. Mamá. Mamusiu, lo perdí. Straciłam je. Mamá. Chcę iść odpocząć. Chodź ze mną. Bueno, yo, ayer estaba. Wczoraj wszystko było w porządku. Nagle poczuła silny ból. Natychmiast zawiozłem ją do szpitala i tam. Alberto, Junior, ya llegaron. Przyjechali. Mamusiu, straciłam je. Chcę iść odpocząć. Chodź ze mną. Bueno, yo. Wczoraj wszystko było w porządku. Nagle poczuła silny ból. Natychmiast zawiozłem ją do szpitala i tam. Przykro mi. Alberto, Junior, ya llegaron. Przyjechali. Mamusiu, straciłam je. Chcę iść odpocząć. Chodź ze mną. Bueno, yo. Wczoraj wszystko było w porządku. Nagle poczuła silny ból. Natychmiast zawiozłem ją do szpitala i tam. Przykro mi. To nie twoja wina. Nie twoja. Jestem zaskoczony, już dawno nie rozmawialiśmy. Mam nadzieję, że nie popsułem ci planów na niedzielę. Chodzi mi o pewną informację. Tak? Nie bój się, chodzi o ciebie. Mój mąż zawsze traktował cię jak członka rodziny. Jesteś jedynym udziałowcem firmy, który nie należy do rodziny Santiago. To prawda. Ale masz szansę nim zostać. Możesz ożenić się z Rosendą albo z Julietą. Albo z Jasmin. To też pani wnuczka.
Nie mogę powiedzieć, że Jasmine na pewno jest moją wnuczką. Ale tak czy inaczej, to Julieta jest spadkobierczynią fortuny Enrique. Lepiej to przemyśl. Ślub z Julietą czy Rosendą to lepszy interes. Rachunek jest prosty. Nie mogę. Nie teraz, ale czas leczy rany. Życie coś ci daje, a czasem odbiera. Wkrótce będziecie mieli dużo dzieci. A ty nigdy nie myślałeś o ślubie? Chciałabym, żeby tak zostało. Nigdy mnie nie opuszczaj. Wiesz, że zawsze będę przy tobie. Co mogło się stać, gdyby nie usunęli dziecka? Nie byłoby cię tutaj. Na szczęście Alexis szybko zabrał cię do szpitala. Za szybko. Gdyby mi tego nie zrobili, miałabym syna. Zostawię was samych. Myślę, że powinniście odpocząć. Nie zostawiaj mnie z nim. On nie chciał naszego dziecka. Specjalnie zawiózł mnie do szpitala, żeby mnie straciła. Nie mów tak. Straciliśmy go, ale to nie była moja wina. Spokojnie. Przykro mi, ale jakoś to będzie. Bóg obdarzy was jeszcze dziećmi. Nie chcę, żeby oskarżała mnie o to, co się stało. To znaczy, że specjalnie zabrałem ją do szpitala. Cześć, Rosendo. Tak, już są. Właśnie rozmawiamy. Co? Oszalałaś? Myślisz, że jestem w nastroju na randki? Twoja siostrzyczka jest straszną egoistką. Nie obchodzą jej kłopoty innych. Myśli tylko o sobie. Już sobie wyobrażam, jak zaraz tutaj przybiegnie. Pod pretekstem przeprosin przyjdzie zobaczyć się z Julietą. Szkoda, że to nie był zawał. Dzięki Bogu, że to nie był zawał. Wyobraź sobie, przecież jest taka młoda. Masz się kim opiekować, prawda? Przesadzasz. Najbardziej szkoda mi Alexisa i Giny. Wiem, przez co przechodzą. Wiązali z tym dzieckiem tyle nadziei. Kiedy tu przyjdą? Dzwoniłam do nich. Powiedzieli, że jutro nas odwiedzą, ale chyba się nie doczekam i pójdę tam jeszcze dzisiaj. Cześć. Tworzycie wspaniałą parę. Bylibyście udanym małżeństwem. Przestań wygadywać bzdury. Weź dziecko. Musimy porozmawiać. Słucham. O co ci chodzi? Czemu zawstydzasz mnie przed Felipe? Skoro o tym mowa, mówisz jedno, a robisz drugie. Nie wiem, co powiedziałaś Roberto, że tak zgłupiał. On jest taki od urodzenia. Nie narzekaj, że masz narzeczonego idiotę. Musisz go rozczarować, dlatego poślubisz Felipe. Oszalałaś? Felipe? Daj spokój. Wybór należy do ciebie. Jeśli wyjdziesz za niego, zatrzymasz dziecko. To jedyna szansa, żebyś zniknęła z życia mojego narzeczonego. Nie brakuje ci piątej klepki, ale wszystkich naraz. Felipe jest bardzo miły, ale nigdy nie poślubię mężczyzny, którego nie kocham. Nie masz wyboru. A może przynieść ci katalog z kandydatami? Mam cię w garści i zrobisz, co każę. Poślubisz Felipe i kropka. Uważaj, ze mną zawsze przegrasz. Daję ci ostatnią szansę, żebyś stworzyła rodzinę. Nie wchodź mi w drogę, inaczej powiem Roberto, że ma syna.
Wcale nie zabiegam o twojego chłopaka. To raczej on kręci się koło mnie. Masz problem, skoro nie potrafisz go powstrzymać. Sama się o to prosiłaś. Zaraz powiem mu o wszystkim. Nie ma mowy, razem z nim porozmawiamy. Chodźmy. To może być dla niego prawdziwy szok. Ale możliwe, że mi przebaczy i staniemy się rodziną. Jestem gotowa go poślubić, choćby na złość tobie. To biedne dziecko powinno mieć ojca, prawda? Mały Enrique potrzebuje mężczyzny, a Julieta męża, który byłby dla niej wsparciem. Nie podoba ci się Julieta? Nie. To znaczy, tak, jest piękna, ale... Właśnie o tobie mówiliśmy. Twój ślub z Felipe to dobry pomysł. Myślę o tobie, ale także o dziecku. Teraz tylko Felipe musi się zgodzić. Doceniam twoje starania, babciu. Wybrałaś mi przystojnego kandydata, ale nie chciałabym urazić niczyich uczuć. Rosendo, już czas, żebyś się do czegoś przyznała. Do czego? Wstydzi się powiedzieć, ale zawsze była zakochana w Felipe. Przyznaj się. Nie jest tak, jak myślisz. Nie możesz obwiniać Alexisa o to nieszczęście. On mnie tam zawiózł. Nie chciałam stracić dziecka. Wolałabyś, żeby siedział z założonymi rękami i pozwolił ci się wykrwawić na śmierć? Alexis nie chciał tego dziecka, dlatego to zrobił. Nienawidzę go z całego serca. Przestań, proszę. Już dobrze. Musisz być cierpliwy. Gina cierpi, ale to minie. Dziękuję. Co tu robisz? Twój ojciec mnie wezwał. Tam jest Alexis. Porozmawiam z nim. Nie masz pojęcia, jak mi przykro. Dziękuję. Chodź. Chciałem cię prosić o pomoc w organizacji mojej kampanii politycznej. Żartowałem. Nie o to mi chodziło. Tak naprawdę chciałbym wrócić do Juvenil. Muszę pozbyć się Santiago i ty mi w tym pomożesz. Odpocznij. Sen jest wspaniałym lekarstwem. Jutro inaczej na to spojrzysz. Zostań. Nie mogę. Twój mąż też musi odpocząć. Będę w pobliżu, gdybyś czegoś potrzebowała. Czemu tak mnie traktujesz? To przemyślana decyzja. Julieta manipuluje moimi synami, jak tylko chce. Nie ufam im. Dlatego wybrałem ciebie. Miło mi, chętnie pomogę, ale jak mam przejść do tamtej firmy? To proste. Musisz pokłócić się z Roberto, po czym ja zwolnię cię z Madame Belle, a ty poprosisz o pracę w Juvenil. Mam się pokłócić z Robertem, a pan mnie przez to zwolni? Tak po prostu? Musisz zdobyć zaufanie Mercedes Santiago. Będąc naszym wrogiem, zostaniesz jej sprzymierzeńcem. Zdrowie. Cieszę się, że przyszedłeś. Już dobrze się czuję. Pójdę przywitać się z Mercedes. Pamiętaj, nie wolno ci się denerwować. Jak się czujesz? Już lepiej. Hola, Felipe. ¿Qué tal, Junior? Hasta luego.
Usiądźmy. Jak tam młoda para? Można sobie wyobrazić. Są załamani. Chciałabym im jakoś pomóc. Nie wiem dlaczego, ale problemy Ginny przypomniały mi urodziny mojej córki. Myślę o niej przez cały dzień. Nie widzę związku. Życie jest niesprawiedliwe. Chciała mieć dziecko i straciła je. A ja chciałam się swojego pozbyć. Tak bardzo go nienawidziłam. Prosiłam, żebyś został juvenil, bo potrzebuję kogoś, komu mogę zaufać. Zawiodłam się na twoim bracie. Dziękuję. Nie chcę cię zawieść, bo dobrze wiesz, jak bardzo cię kocham. A ja nie chcę cię oszukiwać. Nie jestem w tobie zakochana. To czarne perły. Są bardzo cenne. Ich rozmiar świadczy o ich wartości. To wszystko, co mogę jej ofiarować. Każda z nich pokryje roczne koszty nauki i utrzymania dziecka. Kto by powiedział, że wielka dama pogrąży się w nienawiści? Zapłaciłam wysoką cenę, żeby wymazać z pamięci wielką namiętność, ale nie ty powinnaś robić mi wyrzuty. Robisz to dla pieniędzy. Naprawdę kochałam Mauro. Nie zależało mi na pieniądzach. To jest twoja zapłata. Pozbądź się małej. Nie dotykaj mnie, ale chcę być sama. Zostaw mnie. No, preferuję stare aquí. Chciałem sprawdzić, jak się ma Julieta, ale na myśl, że czeka mnie spotkanie z Rosendą, postanowiłem zostać. Pokłóciliście się? Nie, ale mam dosyć jej chorobliwej zazdrości. Przecież ma rację. Zdradzasz ją na prawo i lewo. Na dodatek jej nie kochasz. To twoja droga do Juliety. Od kiedy masz prawo robić mi wyrzuty? To tylko ostrzeżenie. Zabraniam ci się do niej zbliżać. Niszczysz wszystko, czego się dotkniesz. Felipe nie jest taki zły, ale ślub z nim to szaleństwo. Nie odważyłabym się na coś takiego. Życie w tym domu jest naprawdę ciężkie, ale trzeźwo myśląc, Felipe byłby dobrym mężem. Przestań sobie żartować. A miłość? Nic dziwnego, że mieszkasz w niebie. Gdybyś chodziła po ziemi, wiedziałabyś, że miłość nie istnieje. To jedno wielkie kłamstwo. Miłość już nigdy więcej nie zapuka do moich drzwi. Wprost przeciwnie. Właśnie do ciebie puka, ale ty nie chcesz jej wpuścić. O co ci chodzi? Nie mogę patrzeć, jak krzywdzisz Rosendę. Ciszej. To wina Rosendy. Nie ma za grosz dumy. Zniszczę cię za to, co jej robisz. Idź do diabła. Co zrobił pana przyjaciel? Ten drań nie jest już moim przyjacielem. Zapłaci mi za to.
Bądź cierpliwy. Co takiego zrobiłem, że może mnie tak traktować? Musisz zrozumieć jej ból. Bardzo cierpi. A co ze mną? Czy ja nie cierpię? A może mnie jest łatwiej? Wczoraj przesiedziałem cały dzień na korytarzu w szpitalu. Nie wiedziałem, co robić. Jak się czułem, kiedy dowiedziałem się, że straciłem syna? Spróbuj sobie wyobrazić jej ból. Postaraj się zrozumieć. Przysięgam, naprawdę się staram. Kto to? Babciu, wszystko w porządku? Może wezwać lekarza? Nie mogłam spać. Nawet gdybym źle się poczuła, to nieuleczalne. Mam wyrzuty sumienia, że tak cię kiedyś potraktowałam. Nie mówmy o przeszłości. Teraz jestem przy tobie i bardzo cię kocham. W moim życiu wydarzyło się wiele strasznych rzeczy. To przerażające. Opowiedz mi o tym. Poczujesz ulgę. Nie mogę. I tak cierpliwie mnie wysłuchałaś. Odprowadzić cię? Poradzę sobie. Śpi. Dobranoc. Boże. Jak mogłam zrobić coś tak strasznego? Wyparłam się własnej wnuczki. Chcesz więcej owoców? Nie, dziękuję. Nie jadłeś śniadania u Walderramów? Nie zaprosili cię? Wymknąłem się, żeby ich nie spotkać. Zostawiłeś Ginę samą? Właśnie teraz powinieneś być przy niej. Próbowałem, ale Gina wyrzuciła mnie z domu. Ostrzegałem cię. Przestań. Musisz ją zrozumieć. Na początku nie chciałeś tego dziecka, ale jej rozpacz wkrótce minie. Poślij ją do stu diabłów i idź się zabawić. Używaj życia i przestań chodzić z cierpiącą miną. Taka jest moja rada. Uważaj, co mówisz. Gina nie wie, że jesteś moją córką. Nie martw się. Jednak pewnego dnia musi się o tym dowiedzieć. Nie chcę być jedynaczką. Nie chcę wstać z łóżka.
Chodźmy do niej, może wspólnie ją przekonamy. Dobrze. Uważaj, co mówisz. Już jestem. Jak ci poszło? Wczoraj się pokłóciliśmy. Teraz wystarczy tylko dolać oliwy do ognia. Zostawię was same. Jak się czujesz? Jestem załamana. Wyobrażam sobie. Tak samo czuła się moja przyjaciółka Perła, kiedy dowiedziała się, że jestem w ciąży. Nie chciałam dziecka, ale to Bóg o tym decyduje. Teraz postanowił, że nie będziesz miała tego dziecka. Może nie jesteś jeszcze gotowa do roli matki. On wie, dlaczego to robi. Ześlę ci więcej dzieci. Nie martw się i uśmiechnij. Tu jesteś. Możesz mi wyjaśnić, co cię wczoraj ugryzło? Lepiej zejdź mi z oczu. Nie odzywaj się do mnie. Co się tu dzieje? Pana syn to skończony drań. Nie pozwolę ci obrażać mojego syna. Wynoś się z tego domu i z mojej firmy. Bardzo chętnie. Tato, to sprawa między mną a Bernardem. Nie musisz mnie bronić, bez łaski. Mam gdzieś ten dom i pracę. Niedobrze mi się robi na wasz widok. Chrętacze. Odszedłem, bo nie mogłem znieść ciągłego poniżania. Wie pani, jak lubią wszystkim dyrygować. Despotyzm to charakterystyczna cecha tej rodziny. Uważają, że są lepsi. Nie można poświęcać godności dla stanowiska, jakie zajmowałem w Madame Bell. Możesz liczyć na moją pomoc i wsparcie. Powiem wnuczce, żeby cię zatrudniła w Juvenil. Daję ci nowe możliwości i mam nadzieję, że mnie nie zdradzisz. Obiecuję. Będę bardzo pomocny w pani firmie. Przepraszam, ale muszę sobie jeszcze poszukać mieszkania. To niemożliwe, żebym wszystkim się zajął. Administracją, finansami, marketingiem. Bernardo jest mi potrzebny. Będziesz musiał sobie radzić bez niego. Wolisz, żebyśmy zamknęli firmę na cztery spusty? Jak możesz tak mówić? Musimy stawić czoło zdrajcom, Juniorowi i Bernardowi. Doszły mnie plotki, że Bernardo poprosił o pracę Donie Mercedes. Jak to? Rosendo, nie mam teraz czasu. Coś pilnego? Chodzi o Julietę? Bernardo w Juvenil? Nie ma się czemu dziwić. Biedaczek miał dosyć dyktatury Valderramów i nam zaproponował swoje usługi. Dziwne. Był przyjacielem Roberta. Ale jeśli chcesz, zatrudnię go. Poza tym zamieszka w tym domu. Z nami? Każdy, kto ma w pogardzie Valderramów, otrzyma moje wsparcie. Jak sobie życzysz? A co do zeszłej nocy, jeśli chciałabyś mi o czymś opowiedzieć, to wiedz, że możesz mi ufać. Nie. Ten ból
Zabiorę ze sobą do trumny. Zostaw mnie teraz samą. Daj mi szansę. Zamieszkam w waszym domu. Będziemy mogli lepiej się poznać. Nienawidzę cię. Jeśli będziesz mnie zaczepiał, poskarżę się Robertowi. Zawsze Roberto. Przecież on cię nie kocha. Jest z tobą, żeby być blisko Juliety. On nigdy się z tobą nie ożeni. Naciesz się małym, bo wkrótce będę musiała go stąd zabrać. Znowu nas rozdzielisz? Niestety tak. Kłamiesz. Wymyśliłeś to sobie, bo jesteś zazdrosny. On szaleje na moim punkcie. Ożeni się ze mną. Mylisz się. Tylko ja cię kocham, a on cię wykorzystuje. Jesteś zdrajcą. Roberto mnie kocha. Roberto jest zakochany, ale nie w tobie, tylko w Juliecie. Zrozum to wreszcie. Wiem, co mówię. Zamknij się, bo poproszę ciotkę, żeby natychmiast wyrzuciła cię z domu. Na co czekasz? Idź na górę, śmiało. Zmarnujesz czas, bo ona właśnie mnie do siebie zaprosiła. Łączy nas nienawiść do Valderramów. To bardzo silne więzy. To się nazywa zdrada. Wbiłeś nóż w plecy swojemu najlepszemu przyjacielowi. On jest jeszcze gorszy, bo zdradza nas wszystkich. Nie przeszkadzam? Nie, właśnie pytałam Bernarda o dalsze plany. Rosenda mówiła, że jestem wyrozumiały, czuły i bardzo przystojny. Miło mi słyszeć te wszystkie komplementy. Możemy porozmawiać? Może w gabinecie? Idźcie do diabła. Musisz się do niej przyzwyczaić. Już taka jest. Czulsza od węża boa. Cieszę się, że możemy porozmawiać. W końcu jesteś najważniejsza w Juvenil. W Madame Belle zajmowałem się prawie wszystkim. Finansami, reklamą, personelem, sprawami bieżącymi. Wiem, ale chciałabym cię zapytać o coś bardziej osobistego. Chętnie odpowiem. To prawda, że Roberto jest we mnie zakochany? Na co się patrzysz? Nigdy nie widziałeś podsłuchującego człowieka? Zawsze byłem zaufanym człowiekiem Roberta. Znam nawet jego myśli. Wiem, że kocha cię do szaleństwa. Powiedział ci o tym tak po prostu? Że mnie kocha? Wprost przeciwnie. Nie ufałbym mu, gdyby powiedział, że cię kocha. On to mówi każdej, którą spotka. Za to powtarzał, że cię nienawidzi i miałby ochotę cię zabić. Nienawidzi cię z całego serca. To jest według ciebie miłość? Chyba oszalałeś. Mało wiesz o życiu. Właśnie to jest prawdziwa miłość. Nie jesteś taka jak inny. Nie widzisz, że Roberto nie może bez ciebie żyć? Potrzebuje cię jak powietrza. Przestań wygadywać głupoty. Czy kiedykolwiek powiedział, że mnie kocha? Przeprowadźmy krótkie obliczenia, z których wynika, że powiedział to przynajmniej 2710 razy. Może 20. 2720. 2750. Aż tyle? To cudownie. Kocha cię i uwielbia. Naprawdę? Kochanie, dobrze, że jesteś.
Muszę ci powiedzieć coś ważnego. Chodźmy do mojego pokoju. Chodzi o twoją kuzynkę? Przecież mówiłem ci przez telefon, że jest w doskonałej formie. Chwilami wydaje mi się, że wszystko zmyśliła. Pablo! Gdzie byłeś? Szukałem cię. Przygotuj samochód. Z czego się śmiejesz? Z tego, co powiedziałaś. Rozkazujesz mi. Tak. I masz się mnie słuchać, bo inaczej stąd wylecisz. Tak, proszę pani. Jestem panną. Co takiego? Bernardo będzie pracował w Juvenil, a zamieszka tutaj. Nie do wiary. Pokłóciliśmy się, a ojciec wyrzucił go z firmy. Ale Bernardo robił to wszystko bez zastanowienia. Chciałbym to z nim wyjaśnić. Zdradził cię i opowiada o wszystkim ciotce. O co mu chodzi? Chyba o mnie. Twierdzi, że za mną szaleje. To możliwe. Nie powiem, ma dobry gust. Ale nie zamieniłabym ciebie na tego potwora. Wygadywał o tobie takie bzdury. Mówił, że kochasz Julietę. I ktoś miałby w to uwierzyć? Roberto mnie kocha. Myślałam, że o tym wiesz. Ciągle rzucał mi kłody pod nogi. Chociaż go kocham, zawsze się bałam jego zdrad. Ale teraz jestem już pewna. Wielkie dzięki. Uwierzyłaś mu szybciej niż swojej najlepszej przyjaciółce. Przecież jestem twoim aniołem stróżem. Nie bądź zazdrosna. Nikt nie zna go tak dobrze jak Bernardo. Wcześniej czułam się winna, bo przecież tak bardzo się w nim zakochałaś. Przestań. Byłabym najszczęśliwszym aniołem w niebie, gdybyście się pobrali. Ale musisz powiedzieć mu całą prawdę. Zapytaj, czy mnie pamięta. Ciekawe, co powie. To ty jesteś aniołem. Powinnaś wiedzieć takie rzeczy. Nie mogę. Nie zgadzam się. Przecież wkrótce się pobierzemy. Ktoś może nas zobaczyć. Wejść w nieodpowiednim momencie. Po raz ostatni słyszę, że nie okazałeś szacunku Eugenii. Jej życzenia są dla ciebie rozkazem. Jasne? Tak, madam. Słuchaj uważnie, bo tego nie powtórzę. Następnym razem cię wyrzucę. Proszę pozwolić, że pójdę po wóz i zawiozę pannę Eugenię, dokąd sobie życzy. Zawsze nadchodzi taki moment, że trzeba pokazać plebsowi, gdzie jego miejsce. Tak, tobie też. Żałujesz, że zostałeś? Jak mógłbym żałować? Milcz! Czego chcesz? Zabiję cię, słyszysz? To boli, puść mnie! Myślisz, że powinnam powiedzieć Rosendzie o Robercie? To twój najlepszy pomysł od lat.
Idź do jej pokoju i spokojnie wszystko opowiedz. Zobaczysz, jaką zrobi minę. Masz rację. Powiem jej, że zamierzam wyjść za Roberta. Chciałam ci coś powiedzieć. Postanowiłam... Przepraszam, myślałam, że weszłam do kuchni. Chciałam napić się kawy. Nie poniżaj mnie. Zrobiłeś, co musiałeś, prawda? Nie obwiniaj mnie o to, co się stało. Zrozum wreszcie, to był wypadek. Wynoś się z mojego domu. Nie dam się dłużej poniżać. Mam cię dosyć. Widzę, że potrzebowałaś mnie tylko po to, żebym dał nazwisko twojemu dziecku. Trzeba było powiedzieć wcześniej. Widziałaś? Jestem idiotką. Jak mogłam uwierzyć, że ten drań się zmienił? To także moja wina. Po co mi wróg, skoro mam taką przyjaciółkę? Przyznaję, że czasami popełniamy błędy, ale nie tak często. Poza tym pamiętaj, po raz pierwszy jestem aniołem stróżem. Pech chciał, że moim. Dlaczego nie przydzielili cię do Rozendy? Czy musisz właśnie na mnie się uczyć? Wybacz. Wiem, że starasz się jak możesz. To wszystko wina tego drania Bernardo i jego podłych kłamstw. Ale jeszcze mnie popamięta. Uważam, że Bernardo powiedział prawdę. Lepiej się nie odzywaj. Mamy pozwolić, żeby ta idiotka zepsuła nam wieczór? Przestań. Mówiłem, że ktoś może nas nakryć, a ty nawet nie zamknęłaś drzwi. Możemy iść do ciebie. Nie. Zobaczymy się później. Wścibska małpa. Zapłacisz mi za to, Julieto. Dałam już pieniądze Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami. Mam do ciebie bardzo pilną i ważną sprawę. Proszę cię, otwórz. Jeśli nie wyjdziesz, wyrwę ci migdałki z gardła. Gangster. Cicho. Musimy porozmawiać, uspokój się. Masz minutę. Słucham. Tyle wystarczy. Nie było tak, jak myślisz. Rosenda pocałowała mnie, położyliśmy się i... Nie jestem twoją narzeczoną i nie obchodzi mnie, co wyprawiasz z Rosendą. Nie chcę, żebyś źle o mnie myślała. Wynoś się i tłumacz komuś innemu. Zejdź mi z oczu, Roberto. Wynocha.
Alberto, Junior, ya llegaron. Przyjechali. Mamusiu, straciłam je. Chcę iść odpocząć. Chodź ze mną. Wczoraj wszystko było w porządku. Nagle poczuła silny ból. Natychmiast zawiozłem ją do szpitala i tam... Przykro mi. To nie twoja wina. Nie twoja. Jestem zaskoczony, już dawno nie rozmawialiśmy. Mam nadzieję, że nie popsułem ci planów na niedzielę. Chodzi mi o pewną informację. Tak? Nie, nie bój się, chodzi o ciebie. Mój mąż zawsze traktował cię jak członka rodziny. Jesteś jedynym udziałowcem firmy, który nie należy do rodziny Santiago. To prawda, ale masz szansę nim zostać. Możesz ożenić się z Rosendą albo z Julietą. Albo z Jasmine. To też pani wnuczka.